Cześć, Ohio, tutaj Epic Friends i witam bardzo serdecznie ze skoczni w Innsbrucku Hillside 130 i zapraszam bardzo serdecznie na przedostatni już konkurs cyklu turnieju czterech skoczni. Także przed nami wiele emocji. Jak wiemy, o stawkę tak naprawdę walczy 22 zawodników. Mogę przedstawić ich ponownie. Na prowadzeniu na ten moment w turnieju czterech skoczni Runewelta 40 nad Piotrem Żyłą. Trzeci jest Wiesio, potem Laniszek, Kubacki, Pawlowcić, Geiger, Kacpernik, Aschenwald, Preutz zamyka czołową dziesiątkę. Ale teoretycznie powalczyć o czołową dziesiątkę mogą jeszcze na przykład Bickner, Eisenbichler, Orzech, Klose, Stoch, Klimov, Stękała, nawet taki, znaczy już nie wiem, Wikciek z Albanii ma 500 punktów. Ale na przykład Wikciek może powalczyć, aby być lepszy od Forfanga, być lepszy od Deszwandena, lepszy od Kołdelki i lepszy od Murańki, bo od pozostałych, jeżeli będzie w czterech, jeśli będzie w dzisiejszym i w następnym konkursie w czołowej 30, to na spokojnie pozostałych pokona, bo pozostali po prostu przynajmniej nie byli w drugiej serii w jakimś z konkursów Oberstdorfu lub Cupa. Tylko 22 zawodników było w drugiej serii w obu konkursach. Zobaczymy, czy ktoś dzisiaj odpadnie, czy ktoś jednak dalej będzie walczył. Oczywiście też jeszcze dzisiaj co do pogody. No, dziś pogoda taka, no, nie najlepsza, można powiedzieć, ponieważ zawiewa z boku skoczni. No więc niestety mogą być. Niektórzy zawodnicy mogą mieć turbulencje po wyjściu z progu, bo tam szczególnie po wyjściu z progu można dostać nawet 3 metry na sekundę ponad w bok. No, w sumie na całej powierzchni skoczni dzisiaj wieje z boku dosyć mocno. A na starcie 79 zawodników. Na starcie nie ma tylko Żigi i Jelara, więc tak naprawdę wszyscy są. Frekwencja 99,9%. Niestety 80 osób nie ma, no bo musiał przyjść taki Żiga-Jelar, który ma dzisiaj lekki uraz pleców. No to jak lekki uraz pleców, no to cóż. Nie mogę zrobić pod narty, no bo dzisiaj wieje w bok. Dzisiaj wieje strasznie w bok. Oczywiście też musi być coś w dzień, no bo jak widzimy w Innsbrucku nie ma oświetlenia. Jeszcze nie. Musi być jakiś wiaterek boczny, żeby to wyglądało. Czasem się trafia 2 metry na bok. Coś teraz nie chce. No zaraz wybierzemy po prostu. Piąta belka jak testowałem była. Więc coś z piątą belką najwyżej się wtedy weźmie. Jeżeli jak się nie uda. Bo jak testowałem, to z piątej belki było. Więc najwyżej poczekamy na piątą belkę, jak się nie trafi wiatr w bok. Tu mogę jeszcze potwierdzić szybko. 2 metry w bok to jest, jak widzimy, piąta belka. Dlatego właśnie coś z piątą belką trzeba najwyżej znaleźć, jak się nie uda, i wtedy będziemy odwzorowywali wiatr w bok. No nie, to jeszcze nie to. To jeszcze nie to, co. Chyba idę oglądać na pełnym ekranie. No i na złość teraz nic nie chcę dać poniżej szóstej belki. Noż ja nie mogę. O wow, dobra, nawet trochę w bok jest, także rozpoczynamy zawody, a z numerem pierwszym, jak widzimy, reprezentant Chin, czyli Szyna. I Szyna rozpoczyna dzisiejszy konkurs w Innsbrucku. Już widzimy problem po wyjściu z progu, no i widać, że go zwiało 104 metry reprezentanta Chin.
No i to nie była najlepsza próba, no wiadomo. Tylko pokazał po wyjściu z progu, że dziś są ciężkie warunki. A przed nami z numerem drugim reprezentant Słowenii Davidox. On już z mniejszymi problemami, no i proszę, nawet punkt konstrukcyjny przekroczył. 120,5 metra. Przekroczył punkt konstrukcyjny Davidox, no i myślę, że z taką odległością zapewnił sobie pierwszą serię. To był dobry skok Davidoxa. Trafił chyba na lepsze warunki. Była pierwsza skocznia Niejusowa i Goriskowa, tak. Teraz Dyjmianek z numerem trzecim. No jak widzimy, dalej miewa problemy z formą, nawet w Austrii nie potrafi sobie najlepiej poradzić. 113 metrów. Daikito również nie wykazuje się wysoką formą w tym sezonie. Też go zwiewa po wyjściu z progu. No i koło 110, 111 metrów jest gorzej od Dejmianka. Z numerem 5 Seł Choi. Co możemy powiedzieć? Czasem potrafi przebrnąć do pierwszej serii. Jednakże tym razem do pierwszej serii nie przebrnie. 109,5 metra to jest za krótko. W FGP wbiłem, więc mam plus 1 do formy. Zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie z wami. Nie tyle plus 1 do formy, co im jesteście częściej, tym jest jakby większe zaangażowanie na treningach, a większe zaangażowanie na treningach daje większą szansę na lepszą formę. A z numerem 7 Kajuch, reprezentant Australii. O nim, no to możemy powiedzieć tylko tyle, że no, że skacze dla statystyk, no bo teraz jest szósty, 108 metrów. Przynajmniej Australia ma jakiegoś zawodnika, no cóż. Z numerem 8 Piotru, z Kazachstanu. No, powalczył o odległość. 120,5, miał troszkę lepsze warunki. O, no, nie zbliżaj się tak do bandy. Nie zbliżaj się tak do bandy jak Muminow. Nie dotykaj bandy. 120,5 metra. No i Piotr prowadzi. Pokonał Davidoxa. Także gratulacje. Na razie będzie prowadził w kwalifikacjach. TQF. Też jak widzimy, strasznie go znosi po wyjściu z progu. Ale mimo to poradził sobie całkiem dobrze. 113,5 metra jest czwarty najwyżej z Chinów. I myślę, że będzie najwyższym z Finów. Z Chinów, nie Finów. Przepraszam, drobny błąd w wymowie. A teraz Temi. No i ten skok nawet Temiemu wyszedł. Powinien być w pierwszej serii. Przynajmniej 118 metrów. No, raczej wątpię, żeby taki skok mu nie dał awansu. No. Tutaj 115 w treningach dawało awans. To 50, dawało 50 miejsce, także ten. Tak, Sawiki jak na niego całkiem dobra próba, ale noty za styl powodują, że spadł strasznie, strasznie nisko w tabeli. Ojoj! Popełnił błąd po wyjściu z progu i to niestety kosztowało 94,5 metra. Tak, w tym sezonie są mistrzostwa, a nie, mistrzostwa świata w lotach są w tym sezonie, a nie zwykłe mistrzostwa świata. W tym sezonie są tylko w lotach. Noriaki Kasai, dobra próba! Dobra próba Noriakiego Kasaja, 121,5 metra, no proszę, no proszę. Noriaki Kasai, stary ale jary, przynajmniej w Innsbrucku tak to zrobił. No i proszę, pierwsze miejsce, nawet troszkę tam prowadzi z Piotrkiem, no brawo, brawo. A tymczasem outsider z Estonii, Martin Omme. Ale dziś takim outsiderem nawet nie jest, ponieważ jest piąty 113 metrów, także nawet wysoko Martin Omme. A gdzie będzie Mistrzostwa Świata w lotach? A Mistrzostwa Świata w lotach w tym sezonie organizowane są na Vikersund Hillsize 240. Ale spokojnie, ja troszkę tą skocznię poprawiałem, także tam się będzie dało 250 odlecieć. Ale 250 na tamtej skoczni na pewno nie odleci. Bez formy oczywiście reprezentant Chin Yang Guang. Na razie trzech Chinów razem z Koreańczykiem z północy podpisuje listę wyników, ale TQF dosyć wysoko w tabeli, a tymczasem Niko Kytosawa.
Oj, oj, oj! Ależ Kyto Saho pofrunął! 125,5! Nawet piękne noty za Stylma Niko Kyto Saho. Oj, to będzie dosyć wysoka pozycja w kwalifikacjach. On troszkę pod narty musiał dostać, bo tam czasem też podwiewa leciutko pod narty, tak boczno pod narty, i on musiał ten leciutki wiatr pod narty tam załapać. Szymek z numerem 17. Czy dorówna Kyto Saho? No, Kyto Saho nie dorówna, ale będzie chyba piąty. Tak jest, piąta pozycja, 118,5 metra, może do pierwszej serii wbije. No i Sabir Janmuminov, on już ma punkty w tym sezonie. Nie pamiętam dokładnie, gdzie zdobył te punkty, ale on już ma punkty w tym sezonie, także gratulacje dla reprezentanta Kazachstanu. Całkiem dobra próba, 112,5 metra. On też niebezpiecznie do bandy. No, 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 Muminov, ty się tam broni lepiej przed tą bandą w Innsbrucku. A teraz jest 10, także Piotr oczywiście tym lepszym Kazachem jest dzisiaj. Joshua Maurer, reprezentant Kanady. Kanada, która ostatnio na przykład Klaus i Soukup, ale i nawet Joshua Maurer potrafi odpalić całkiem nieźle. Naprawdę Kanada, w ogóle amerykańskie drużyny zaskakują. Drużyny z Ameryki Północnej naprawdę czasem potrafią zaskoczyć tak pozytywnie. A Kolagen, no, dosyć nisko nad zeskokiem frunął, także niestety nie mogło się zakończyć jakąś daleką odległością. Dziesiąta pozycja, 114 metrów niestety. Nika Magic, no, zwykle poniżej jakiegoś poziomu, no, skacze, ale ona jest z Serbii oczywiście. Niby punkty w tym sezonie już ma, ale no właśnie, 109,5 metra w miejsce 16, także no cóż, więcej o tym występie powiedzieć już nie możemy. A zobaczmy, czy będziemy mogli więcej się wypowiedzieć po skoku Alexa Insama. Tak, niezła próba Alexa Insama. Jak na to, co ostatnio prezentuje, no to naprawdę, naprawdę dobrze, dobrze. Alex Insam 118,5 i myślę, że to powinno dać mu pierwszą serię. Wołodymir Werediuk zdobył punkty w Garmisch-Partenkirchen i to wcale nie jeden. Czy w Innsbrucku powalczy o punkty? No nie. W Innsbrucku już o te punkty niestety Werediuk nie powalczy. No ale cóż, no tak to wygląda, czasem tak to wygląda. Ale przynajmniej może być Werediuk zadowolony, że były punkty w GAPA. Pierwsze punkty w tym sezonie. Tymczasem Hartin reprezentujący Polskę. Zobaczmy na... Oj, oj, oj! To może być pierwsza seria Hartina przynajmniej. Tak mi się wydaje. No naprawdę teraz Hartin całkiem przyzwoita próba. A z numerem 25 Emilio Usain. Popatrzmy na Emilio Usaina. Troszkę zwiało go po wyjściu z progu, ale on się nie dał warunkom. On się nie dał temu wiatrowi. Proszę, 120 metry powoduje, że jest na miejscu czwartym. Kevin Maltsev. Martin Ome, całkiem niezła próba, ale Kevin Maltsev, no cóż. 102 metry. 102 metry. A teraz krótka przerwa w Innsbrucku, ponieważ zaczęło mocniej wiać przed skokiem Bressadoli.
Zaczęło troszkę mocniej wiać, nawet 4 metry na sekundę pod narty i w bok. Taki wiatr nie pozwala, żeby na razie kontynuować oczywiście zawody. Nie chcemy dopuścić do tragicznych upadków. No niestety dzisiaj wieje, więc z bruku w bok, a tak 4 metry na sekundę w bok, no to nie najlepiej. No Emilio Hussein już miał na przykład problemy w locie, ale dzięki temu, że miał wiatr pod narty, to mógł polecieć daleko. No i chwilkę jeszcze będziemy musieli poczekać. No niestety. No, teraz nawet zaczyna podwiewać 5 metrów na sekundę w bok. No cóż, cała skocznia pali się na czerwono. Giovanni Bressadola rozgrzewa się przy schodku. No, tam się niebezpiecznie zrobiło po wyjściu z progu. Można dostać 5 metrów na sekundę, co mogłoby spowodować, no, naprawdę niebezpieczny wypadek. A my nie chcemy do tego dopuszczać. No i na chwilę jury wstrzymuje konkurs. W tym czasie możemy tutaj, jak zobaczyć, przypomnieć sobie czołową dziesiątkę na ten moment. Nico Kwiatkowski prowadzi 125,5 metra, aż o 7 punktów nad drugim Joshuą Maurerem z Kanady. Na trzecim miejscu mamy Noriego Kesaja, czwarty Usain, piąty Piotru, szósty Dawidox, siódmy Hartin, ósmy Insam, dziewiąty Szymek i czołową dziesiątkę po 25 zawodnikach zamyka na razie Temi. No, niestety w Innsbrucku dzieje się dzieje. 5,5 metra na sekundę nawet dochodzi tam w bok. No i na razie kwalifikacje na chwilkę są wstrzymane. No niestety Innsbruck pokazuje swoje drugie imię. Zadło.
No i w końcu wiatr się uspokoił, nawet teraz na chwilę nie przekracza 3 metrów na sekundę na całym zeskoku. No i Giovanni Bressadola zasiadł na belce. W końcu wracamy do konkursu. Oj, proszę, nawet rusza. A więc w końcu wróciliśmy do konkursu. Giovanni Bressadola dobrze wyszedł z progu. No i proszę bardzo, wcale to czekanie nie wywołało na Giovanni żadnej presji. Stały bywalec pierwszej serii raczej znowu do tej pierwszej serii awansuje. Gratulacje dla Giovanni Bressadoli. Tymczasem Władimir Zografski reprezentujący Bułgarię. No i proszę zobaczyć, Władimir Zografski! Pięknie! Zografski też pięknie odfrunął, teraz jest drugi. Przegrywa tylko z Niko Kytosaho. No dzieje się, dzieje. Ci słabsi naprawdę ładnie odlatują. A teraz Fiat 34. No i nawet on powyżej 120. 121,5 jest trzeci, proszę bardzo. No i Peter Frinet, reprezentant Ameryki. No cóż, jemu natomiast już nie podwiało tak pod narty. 107,5, 24 pozycja. Garel Nurmsal, reprezentant Estonii. No i niestety dzisiaj może przepaść w kwalifikacjach. Nurmsal miewa lepszy i gorszy okres. No cóż, tak to bywa. Władimir Zografski, Niko Kytosaho już z awansem do pierwszej serii. William Rhodes, reprezentant Ameryki. Oj, podwiewa mu pod narty! Podwiewa pod narty i to wykorzystał niesamowicie William Rhodes. No i mamy go w pierwszej serii. No a teraz Ryo Yukobayashi. Ostatnio nawet pierwszej serii potrafi się nie dostać. No ale teraz Ryo Yukobayashi o wiele lepiej. 122,5 czwarty, czyli też już pierwsza seria dla Ryo Yukobayashiego. Tymczasem Delba, popatrzmy, czy to leci do 120. Znowu problem po wyjściu z progu. Znowu coś strasznie pasywnie po wyjściu z progu Telba. Ten sam problem co w Garmisch, także Fia z awansem. No i Matthew Soucoup, który ten sezon może uznać za udany na ten moment. Przechodzi samego siebie Matthew Soucoup! 127 pierwszy. Oli Młotka tymczasem. Dosyć nisko nad zeskokiem, do tego wiatr mu nie pomógł. Gdyby wiatr mu pomógł, może około 120 metrów by odleciał, a tak. No już bez szans na awans, Oli Młotka. Na Joshua Maurer ten awans sobie zapewni. Jacob Capera. Czy będzie kolejny Kanadyjczyk? No raczej wątpię. Jacob Capera wpisał się słabo w treningach. No i teraz też słabo. Ojoj. Ledwo ponad 100. 102 metry. 35. Czyli Noriaki Kasai w pierwszej serii. A tymczasem Timon Pascal Kachofer. Austriacka część turnieju czterech skoczni. Także zobaczmy. No i austriacka część turnieju czterech skoczni pomogła Kachoferowi całkiem niezłą próbę osiągnąć. Jest 13. Jest piąty na liście, nie, czwarty na liście oczekujących. Emilio Hussein już z awansem. Junshiro Kobayashi w tym sezonie jest lepszym z braci Kobayashi na ten moment. Ale i tak ten sezon jest słaby dla Junshiro, no i ojej. To nie był najlepszy skok Junshiro Kobayashiego. 115,5, dopiero 19 pozycja. Dzięki czemu awansował Piotru do pierwszej serii. Roman Kołdelka, 20. Koło 20 miejsca w klasyfikacji generalnej turnieju czterech skoczni. Kto by się spodziewał? No i proszę, Kołdelka naprawdę złapał niezłą formę na turniej czterech skoczni. Teraz piąte miejsce, 123 metry, także gratulacje dla Romana Kołdelki. On naprawdę w turnieju czterech skoczni na ten moment całkiem nieźle się prezentuje.
Tak samo Wikciek. Wikciek, który dwa razy był w drugiej serii w turnieju czterech skoczni. No i teraz 120,5 jest 13. Także no, na ten moment jest pierwszym na liście oczekujących, więc jeszcze w sumie tego awansu nie ma. Andreas Schüller, Szwajcar. No, próbował z całych sił. Nie możemy mu zabrać tego, że próbował, ale na próbie się skończyło. Wikciek z awansem. Andreas Stiernen, całkiem przyzwoita próba w Garmisch-Partenkirchen. A jak będzie teraz? Jak będzie teraz dla Stiernena? Znowu ładnie, ojoj! Stiernen ma ostatnio takie leciutkie przebłyski czasem. Natomiast tego nie możemy powiedzieć o Simonie Amanie, który tą formę traci. Niestety koniec Simona Amana się już zbliża. Nieubłagalnie, no bo teraz Aman odpada kompletnie. Jest 29, czyli z awansem Davidox. Zuzu została zdyskwalifikowana za nieprawidłowy kombinezon. No bywa i tak. Także z awansem Timon Pascal Kachofer. Gregor de Schwanden. No on naprawdę dobrą formę prezentuje w tym sezonie. Zwykle przechodzi do drugiej serii bezproblemowo. No i proszę. No i proszę. Teraz de Schwanden 127 metrów. No i de Schwanden jest piąty, czyli znowu raczej w drugiej serii go powinniśmy zobaczyć. No. A tymczasem Domen Preutz. Domen Preutz też troszkę ogarnął swoją formę. Jednakże tutaj w Innsbrucku nisko się lata, no i... No i cóż, nie wyszło Domenowi. Tym razem Domenowi nie wyszło, nie będziemy go oglądali w pierwszej serii. W pierwszej serii obejrzymy Hartina, no bo wiemy, że Ziga Jelar nie pojawił się w Innsbrucku. No więc Alex Insam pierwszy na liście oczekujących, a przed nami Andrzej Stękała. Pierwszy z takich poważniejszych Polaków. Andrzej Stękała. Ojoj, Andrzej Stękała! 130,5, 4,20. Co za fenomenalny skok Andrzeja Stękały. Ależ Andrzej teraz huknął pięknie. Ależ on pokazał klasę w tym skoku. Naprawdę Andrzej ma dobry sezon. A teraz Kilian Peyer. No a Kilian Peyer też nieźle. Ponad 120, jest 9, 123,5 metra. Gregor Schlierenzauer, popatrzmy. No niestety turniej czterech skoczni dla niego się już skończył. Ojoj. ...82,5 metra Gregora Schlierenzauera. A przed skokiem Antiego Alto chwilę znowu czekamy, bo wzmocnił się wiatr. Ale niestety Gregora de Schwandena zabuliło. Kompletnie zabuliło. Alex Insam z awansem, Anti Alto wchodzi po raz drugi na belkę, no i... ...po raz drugi już tym razem rusza Anti Alto. On jest w formie, więc raczej nie powinna żadna presja na nim ciążyć. No wiadomo! Pięknie Alto, drugie miejsce, 127,5, naprawdę dobrze się prezentuje Anti Alto, a tymczasem Sander Vossan Eriksen. No i też będzie piękny skok Sandra Vossana Eriksena, brawo. Ponad 120 metrów, 125 jest piąty. No i RTI Gro, jego też stać na klepnięcie daleko. No, ależ wysoko i pięknie Aigro. To jest świetna próba Ariego. 127 jest drugi, a teraz Maciek 3839. Oj, oj, oj! Zwiało go po wyjściu z progu. Zwiało Maćka po wyjściu z progu, no i zaledwie 110,5, czyli Szymek z awansem. Jewgenij Klimow. Ostatnio dobrze się prezentuje Klimow. No i to nie jest przypadek. Teraz Jewgenij Klimow. Spokojny awans do pierwszej serii. 122 metry, 14 pozycja.
A Michel Hajbek walczy już o nic w turnieju czterech skoczni, ale oczywiście turniej czterech skoczni, ale też i klasyfikacja generalna dalej tutaj istnieje, ponieważ lokaty w turnieju czterech skoczni również liczą się do klasyfikacji generalnej, więc i tak czy siak tutaj warto skakać, nawet jeżeli się nie liczysz w turnieju czterech skoczni. A teraz Kacpernik, no i on ma formę w turnieju czterech skoczni, ale huknął 128,5. Jest drugi, przegrywa tylko z Andrzejem Stękałą. Tymczasem Martin Hamann. No i dobra próba Martina Hamana, brawo. Oj, znakomita! 132 metry Martina Hamana! Mamma mia! Martin Hamann, ale on tam dostał pod narty w drugiej części lotu, to ja się nie dziwię. Ale Hamann odfrunął teraz. Wow, wow, wow. I Peter Preutz. Oj, troszkę zwiało Petera Preutza po wyjściu z progu, ale poradził sobie Peter. On w ogóle ma takiego pecha, bo Petera Preutza zwiało dwa razy w serii próbnej. I teraz znowu Petera Preutza troszkę zwiało w kwalifikacjach. Peter Preutz ma na razie pecha w Innsbrucku. A teraz Mackenzie Boyd Close, który... Brawo Close! Ja nie mogę! Doświadczenie Mackenzie'ego Boyd Close'a uratowało jego występ w turnieju czterech skoczni. On strasznie spóźnił i on mógł wylądować na setnym metrze. Close mógł wylądować na setnym metrze i wyeliminować się z turnieju czterech skoczni. Ale Mackenzie'ego Boyd Close'a doświadczenie pomogło mu szurnąć aż na 128, dzięki czemu Mackenzie Boyd Close jeszcze się będzie liczył. Mackenzie Boyd Close się wyratował. Nie doświadczenie, tylko slajd. No ale czy przepraszam, czy na przykład jakiś, nie wiem, mało doświadczony zawodnik zrobi ci takiego slajda na 20 metrów na małej skoczni? No raczej nie. Zagrało to, że Mackenzie Boyd Close jest doświadczony, więc potrafił zrobić, więc potrafił sobie przedłużyć odległość. No raczej mniej doświadczeni zawodnicy to od razu by klepnęli na setnym metrze, no. Bądźmy poważni. Doświadczenie Mackenzie'ego Boyd Close'a spowodowało, że potrafił wyratować się w tej próbie. A teraz Piotr Żyła. Piotr Żyła! No i zabiera rekord Hamanowi. Na złość Żyła 134, no ale wiadomo, no Piotruś walczy o turniej czterech skoczni z Runeveltą. No i tam jeszcze kilkoma osobami. A teraz Kevin Bickner. Kevin Bickner, mamma mia! Kevin Bickner się właśnie eliminuje z turnieju czterech skoczni. Co zrobił Kevin Bickner? Temi z awansem. Bickner niestety odpada. A teraz Robert Johansson. On już odpadł w Oberstdorfie, ale oczywiście walczy o punkty klasyfikacji generalnej. No i to była niezła próba. 17 miejsce, 123 metry. No i Ansel Aniszek. Ansel Aniszek, który jest wysoko w turnieju czterech skoczni. No i to nie jest przypadek, że jest wysoko w turnieju czterech skoczni, jak on tutaj teraz w Innsbrucku 133 i przegrywa tylko z Piotrem Żyłą. Ale pan Wiesio również wysoko jest trzeci w turnieju czterech skoczni i on też będzie teraz pewnie chciał pokazać pazur, pan Wiesio 133 również. Ależ ci teraz, co walczą o turniej czterech skoczni, pokazują pazur. A teraz Tada Banri, on raczej tutaj skacze na luzie od serii próbnej. Chociaż teraz no już troszkę zaatakował wyżej. 8,128 metrów. Kamil Stoch nie startuje w kwalifikacjach. A przecież czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej nie jest. Czemu z Kamila Stocha nie było? Nie wiadomo.
W serii próbnej Kamil Stoch skakał. A teraz Yukiya Sato, no! Yukiya Sato nawet nieźle, 121,5 metra. Będzie w pierwszej serii przynajmniej. Klemens Murańka. Oj, Klemens też ładnie będzie. Oj, znakomicie Murańka! Nie tylko stękała, ale jeszcze Murańka pięknie, no brawo! A teraz Orzech. No i Orzech też coś udowadnia w tej próbie. Ponad 130 czy koło 130? No, koło 130, 129,5 jest nieco wyżej od Kacpernika. Runevelta nie startuje w kwalifikacjach. On sobie odpuszcza kwalifikacje. Runevelta zmierzy się z liderem kwalifikacji. Ale będzie ciekawa para. Runevelta, pierwszy w turnieju czterech skoczni, zmierzy się z liderem kwalifikacji, którym może być nowy. Nie, dobra, nie. Ale Bor Pawlowcić, nowym rekordzistą skoczni, o metr przebił Żyłę. Czyżby Piotr Żyła zmierzył się z Weltą? Czyżby pierwsze miejsce w turnieju czterech skoczni mierzyło się z drugim? Oj, to by było ciekawe. A teraz Dominik Peter. Mamma mia! Dominik Peter, może nie rekord, ale leci 134 metry. On jest bardzo wkurzony sytuacją z OBS Gapa, gdzie bardzo, ale to bardzo nie wytrzymał psychicznie. Karl Geiger, słabo nawet Geiger. 124 metry, 23. A jak poleci Johan Andre Forfang? No i Forfang też wcale niedaleko. Forfang zaledwie 126 metrów przeslajdowane. Coś Forfang ostatnio nie najlepiej sobie radzi, a Geiger potrafi skmiecić. A teraz Markus Eisenbichler. No, Eisenbichler to oczywiście oaza spokoju. 131 metrów jest ósmy. Dawid Kubacki. A Kubacki też wybiera spokojniejszy wariant kwalifikacji, chociaż przeslajdował na 130 metr Kubacki. To jest bardzo ciekawe. Dawid Kubacki przeslajdował na 130 metr. Śmieszne dosyć tutaj. A on slajdował od setnego metra chyba. On dalej przeslajdował niż Klose. Zobaczmy, od którego momentu Kubacki slajdował. No on już slajdował nawet od 98. On już slajdował gdzieś od 98. Całkiem komiczna sytuacja Dawida Kubackiego. No i Filip Aschenwald kończy kwalifikacje. No i skończy je w ładnym poziomie, no bo Filip Aschenwald to oczywiście wiadomo, że jest w wysokiej formie, 137 metrów. No i uwaga! Czas przedstawić pary. Już tutaj będą generowane pary i zobaczymy, na jakie pary trafią poszczególni zawodnicy i czy będzie jakaś, no przepraszam, ja nie powinienem się pytać, czy będzie jakaś ciekawa para. Lider turnieju czterech skoczni Runevelta z wiceliderem turnieju czterech skoczni Piotrem Żyłą. Także ja nie powinienem się pytać, czy będzie jakaś ciekawa para, bo ja już sam sobie odpowiedziałem jeszcze przed zakończeniem kwalifikacji. Piotr Żyła, wicelider, kontra Runevelta, lider. Ale tam się będzie działo. A pierwsza para, Karl Geiger, Mackenzie Boyd Klose. Dalej William Rutz, Gregor Deschwanden. Robert Johansson, Władimir Zografski. Roman Kołdelka, Michel Haybeck. Kilian Peyer, Peter Preutz. Ryuyo Kobayashi, Dawid Kubacki. Jewgeni Klimow, Niko Kytosacho. Fiat 34, Sander Vossan Eriksen. Johan Andre Forfang, Andreas Stirnen. O kuźwa! O kuźwa! Joshua Maurer Matthew Soucoupe! Czyli jakiegoś Kanadyjczyka i tak czy siak w drugiej serii zobaczymy, no bo Joshua Maurer trafia na Matthew Soucoupa. No proszę bardzo. Noriaki Kasai Antialto, Emilio Hussein, Tadaban Ri, Piotru Artiaigro, Giovanni Bressadola Kacpernik,
Yukiya Sato Orzech. Oni się już znają. Wikciek Klemens Murańka, Dawidok Sajzenwiszterka, Hofer Haman, Hartin Stękała, polska para, Insan Aschenwald, Szymek Paulowcić, Laje Wiesio, Temi Laniszek, Telba Peter, no i kuźwa walona mać. Rune Welta Piotr Żyła. No ja się nie mogę doczekać tej pary na sam koniec. A teraz uwaga! Karl Geiger kontra Mackenzie Boyd Klaus. No i Karl Geiger, no nie było tak daleko wcale. 124 metry, no oczywiście jako lucky loser na 100% wywalczy sobie awans do pierwszej serii, no bądźmy poważni. No ale proszę, no zobaczcie, no Mackenzie Boyd Klaus leci ponad 130. Mackenzie Boyd Klaus uaktywnił się na turniej czterech skoczni. A teraz para William Rhodes, Gregor Deschwanter. Popatrzmy na tą parę. William Rhodes tym razem nie ma aż tak podnarty jak w kwalifikacjach. No i już tak daleko nie poleciał. 115 metrów powoduje, że no Gregor Deschwanter raczej na spokojnie może sobie już zaplanować występ w drugiej serii. No ale Deschwanter też wcale tak nie pofrunął daleko. Deschwanter też tak wcale daleko nie pofrunął, jak nas do tego przyzwyczajał. To jest zaledwie 117,5 i wydaje mi się, że Deschwanter zacznie z 30 miejsca. Robert Johansson kontra Władimir Zograbski. Ale Johansson zabulił. 110,5 metra. Chyba Zografskiego zobaczymy w drugiej serii. No ale Johansson i tak wyeliminował się już w Oberstdorfie z turnieju czterech skoczni. No i właśnie. Władimir Zografski może z ostatniego miejsca, bo teraz będzie gorszy od Deschwandena, ale pokonuje w parze Roberta Johanssona. Roman Kołdelka kontra Michel Haybeck. Roman Kołdelka, który walczy o byt w turnieju czterech skoczni, żeby się liczyć. No i brawo! Tym skokiem na pewno zapewni sobie liczenie się w turnieju czterech skoczni, bo nawet jak przegra parę z Heibeckiem, co jest prawdopodobne, no to i tak czy siak będzie jako lucky loser. A teraz Michel Heibeck! 135 wyrównał rekord skoczni Bora Paulowicza. No przecież wiemy, że Michel Haybeck uwielbia Innsbruck. A teraz Kilian Payer kontra Peter Preuss. No i Payer oczywiście całkiem dobra próba. Powyżej punktu konstrukcyjnego 121 metrów będzie aktualnie trzecim szczęśliwym przegranym. A jak pofrunie Peter? Oj, Peter znakomicie. Peter Preuss przecież liczy się w turnieju czterech skoczni. No i Pero frunie 132 metry. Yuji Kobayashi kontra Dawid Kubacki. No i proszę, Yuji Kobayashi wcale niezły skok. 123 metry jest szósty, także będzie trzecim lucky loserem. No i Kubaś. Kubaś też walczy o turniej czterech skoczni. No i tym skokiem troszkę się oddali od czołówki na ten moment. 129 metrów, ale poczekajmy, zobaczymy jak to będzie. Jewgeni Klimow kontra Niko Kytosaho. No, tutaj wiemy kto wygra parę. Klimow już w tym skoku pokazał klasę 123,5 metra. Ale i tak gratulujemy Niko Kytosaho, bardzo dobrego skoku w kwalifikacjach. Wcale aż tak źle nie było Niko Kytosaho. 119,5 metra Niko Kytosaho. Nie no, on może powiedzieć, że naprawdę nieźle się w Innsbrucku spisał. No nie było tragedii, no bądźmy poważni. Niko Kytosaho przecież tak nie był stawiany tutaj na wysokie lokaty. Fiat 34 powalczył, spróbował 121 metrów. Aktualnie by pokonał Niko Kytosaho, byłby piąty lucky loserem. Ale jak pofrunie Sander Vossan Eriksen? No, pofrunie niestety wystarczająco daleko, żeby je pokonać. Sander Vossan Eriksen 123,5 jest szósty.
A teraz para norweska. Johan André Forfang kontra Stiernen. No i Forfang się właśnie wyeliminował. Forfang się właśnie wyeliminował. No aż mi się nie chce wierzyć, żeby Stiernen miał nie polecieć z 17,5 metra, jak ostatnio Stiernen potrafi ładnie odpalać. No właśnie, no Stiernen tutaj teraz też... No może też nie poleciał aż tak daleko, jakby mógł, ale... Jest to wystarczająco daleko, żeby znaleźć się w drugiej serii. A teraz para kanadyjska, czyli albo Maurer, albo Soucoup znajdzie się w drugiej serii. No i Joshua May, niestety nie. Po wyjściu z progu wydawało mi się, że Joshua Maurer może zagrozić jakoś bardzo mocno Soucoupowi. A tutaj Matthew Soucoup raczej wystarczy, że poleci jakoś tak na kształt swojej aktualnej formy. No i to robi Matthew Soucoup. Ponad 120 metrów, no i Matthew Soucoup dość poważnie pokonał swojego kolegę z reprezentacji. No i znajduje się w pierwszej serii Matthew Soucoup, w drugiej serii Matthew Soucoup. Noriaki Kasai kontra Antti Aalto. I to jest dobra próba Kasaja. 122,5 jest dziesiąty. No i Antti Aalto zdyskwalifikowany. Antti Aalto zdyskwalifikowany. Noriaki Kasai w drugiej serii. Brawo. Brawo, brawo. Emilio Hussein kontra Tada Banri. No, zobaczmy. Oj, nie wiem. Oj, nie wiem. 118 metrów. Dał na pewno z siebie wszystko Emilio Hussein. Ale Tada aktualnie chyba jest w no, idealnej formie. Aby. Oj. Jak tutaj Tada leci. Ponad 130 gdzieś. No, 130 jest czwarty. Także tam dołącza do czołówki. A teraz Piotru kontra Arti Aigro. No, Piotru powalczył, ale niestety noty za styl spowodują, że będzie 12, czyli czwarty na liście Lucky Loserów. Raczej Arti Aigro powinien sobie poradzić. Oj, nawet nie powinien. Arti Aigro radzi sobie. O mój Boże! On jest pierwszy 133,5 metra. No, no, no! Arti Aigro, nu, 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 nieładnie. A teraz Giovanni Bressadola kontra Kacpernik. No, Bressadola chciałby na pewno dalej polecieć niż poleciał 122 metry. No, ale i tak czy siak Bressadola jest zawsze w pierwszej serii, tak to możemy określić. Teraz Kacpernik. I świetna próba Kacpernika. Dobre będą noty za styl. 129,5 metra. Yukiya Sato kontra Orzech. No i Yukiya Sato odpadnie, no bo myślę, że ojej. 116,5 metra. 23 dopiero, także tutaj na spokojnie Orzech powinien sobie poradzić z taką odległością, nawet jeżeli mu się nie uda dobrze wyjść z progu. No i to było pewne, że Orzech sobie poradzi. Oj, pięknie leci. 131,5 jest piąte miejsce, także tutaj naprawdę pięknie, pięknie. Wikciek kontra Murańka. Wikciek na pewno powalczy o to, aby być w drugiej serii. No i to jest dobry skok, to jest dobry skok. Jest 14, 122,5, czyli pokonałby Piotru, byłby czwarty aktualnie na liście Lucky Loserów. A pamiętamy, że jest para Welta Żyła. Czyli tak naprawdę jeden Lucky Loser już odpada. O mój Boże! Murańka! Czy go powaliło przypadkiem? 138 metrów Murańka! Czy Klemensa Murańkę w tym momencie opuścił... opuścił Hajbek? Aż mnie zatkało, aż mnie zatkało w tym momencie. Davidox kontra Eisenbichler. Brawo Davidox, ej, to był ładny skok. Ale jest łysy pierwszy niestety, także myślę, że mimo tego pięknego skoku nie będzie taki loserem. Tutaj niestety poziom konkursu jest
za wysoki na bycie taki luzerem. Oj, Zembichler huknął ładnie. 130 metrów jest siódmy. Timon Pascal Kachofer kontra Martin Hama. No i to też będzie dobra próba Timona Pascala Kachofera, mimo że... A, jednak nie będzie dobra próba. Myślałem, że pofrunie znacznie dalej niż pofrunął. A to tylko 117 metrów. Martin Hamann, spokojny awans do drugiej serii. Oczywiście nie będzie to z takiego wysokiego miejsca. Jest aktualnie 13,24 metry, ale mimo to nieźle. Hartin kontra Andrzej Stękała, para polsko-polska. No i jak na ostatnie występy Hartina, to jest naprawdę dobry występ. 121,5 metra. Naprawdę Hartin w tym konkursie wykazał się z lepszej strony niż to robił w tym sezonie. A uwaga, Andrzej Stękała pofrunął 130 w kwalifikacjach i to nie był przypadek! Andrzej Stękała tutaj skacze fenomenalnie! 131,5 metra jest szósty. No i Aleks Insam kontra Filipa Szenwald. No, zwiało Insama po wyjściu z progu. No i może go zwiało, pofrunął 120. Brawo Insam, naprawdę świetny skok Insama. Tutaj naprawdę każdy w Innsbrucku skacze dosyć ładnie. No, dobra, może nie każdy, ale nawet ci słabsi potrafią ładnie skoczyć, co cieszy oko. No a Szenwald daleko, ale na dwie nogi, przez co jest dopiero 11, 132,5 metra. Tutaj niestety na dwie nogi, no to dużo punktów się traci. A teraz Szymek kontra Bor Paulowczyk. No i nawet Szymek tutaj potrafi przekroczyć punkt konstrukcyjny, chyba. A jednak nie, pół metra mu zabrakło, ale i tak czy siak Szymek znowu lepszy występ niż na początku sezonu. Teraz Bor Paulowczyk, on jeszcze w walce o turniej czterech skoczni. Ale dopiero dziewiąty stoi, ale dobra, wysokie noty. Wysokie noty go tutaj trochę uratowały. Stefan Laje kontra Pan Wiesio. Stefan Laje naprawdę coś cienko ostatnio. No i znowu cienko! Jeszcze nie utrzymał równowagi. A teraz Pan Wiesio. Pan Wiesio, który... Oj! Trochę po tym skoku w turnieju czterech skoczni straci. Jest dopiero 14,126,5 metra, więc po tym skoku trochę w turnieju czterech skoczni Pan Wiesio straci, nawet nie trochę. Temi kontra Laniszek, no i nawet Temi. Nawet Temi około punktu konstrukcyjnego 118,5 metra, także bardzo ładny skok Temiego. No i Jan z Laniszek. No i Laniszek leci pięknie. Laniszek leci pięknie, leci daleko, leci z telemarkiem 133,5 metra. On tutaj walczy o turniej czterech skoczni. A teraz Telba kontra Dominik Peter. Niestety Telba źle wyszedł z progu, co spowodowało, że spadł. No i Dominik Peter. Spóźnił z progu, ale mimo to oczywiście parę wygrywa. Jest 17, 125 metrów. No widać, że Dominik Peter naprawdę coś z psychiką sobie w turnieju czterech skoczni nie radzi w tym sezonie. I uwaga! Runevelta kontra Żyła. Zabójcza para. I Runevelta daje wyzwanie Piotrkowi Żyle. No i Piotr Żyła. Zabójcza para Welta Żyła. Czy Piotruś wytrzyma ciśnienie? Tak! Piotruś wytrzymuje ciśnienie! On to robi! On teraz jest pierwszy w turnieju czterech skoczni na ten moment! Piotr Żyła wytrzymał ciśnienie i na ten moment prowadzi w turnieju czterech skoczni. Brawo Piotrek, on to wytrzymał. Nie dał się Piotruś, a my rozpoczynamy drugą serię, którą rozpocznie Władimir Zografski. Władimir Zografski, gratulacje, podopieczny Łukasza Kruczka zdobywa po raz kolejny punkty w tym sezonie. No i proszę, jak się poprawia Zografski w drugiej serii. Ponad 120. 123 metry, ale myślę, że na Gregora Deschwandena będzie to za mało. No właśnie, Gregor Deschwanden strasznie się poprawia w drugiej serii. Wiadomo, że Deschwanden w pierwszej serii, no, dosyć zawiódł.
ale teraz już nie zawód. Andreas Stiernen zaczął regularniej punktować. Regularniej punktować. Na razie będą to 2 punkty. A jednak 3. O 80 pokonał Deschwandena. Matthews Soucup. Brawo, brawo, brawo. Pokonał swojego kolegę z reprezentacji Joshua Maurera. No i Matthews Soucup wcale teraz nie najgorzej. 122,5 metra jest pierwszy. Brawo. Noriaki Kasai. Pierwsze punkty w tym sezonie Noriakiego Kasaja. Ale ile ich będzie? Odległości z pierwszej serii nie powtórzył, ale będą 2 punkty dla Kasaja, bo pokonał Zografskiego. Także gratulacje, brawa dla Noriakiego Kasaja. A teraz Wikciek. Wikciek po raz kolejny z punktami. No i Wikciek dalej się liczy w turnieju czterech skoczni, chociaż takiej dużej noty mieć nie będzie. No to mimo to Wikciek dwa razy teraz 122,5 metra. No i dalej, tak czy siak, równe, dalekie skoki, no i cóż. Ryoyo Kobayashi również uzyskał w końcu drugą serię. Aj, teraz się przypomina stary Kobayashi. Teraz w tym skoku przypomniał się stary Ryoyo Kobayashi. 129,5 metra, przed nami Jewgeni Klimow. Klimow, myślę, poprawi się w drugiej serii również, tak jak Ryoyo Kobayashi na przykład. No właśnie, Jewgeni Klimow teraz się poprawia. Troszkę na tych punktach zyska. 128,5 metra, Martin Hama. 21 po pierwszej serii, 124 metry. A jak teraz będzie Martin Hamann? No a teraz Martin Hamann leci podobnie. 122,5, trzecia pozycja, spada jeszcze jednak przed Klimowa i Kobayashiego. Karl Geiger, który już troszeczkę się wyeliminował w tym momencie niską notą w Innsbrucku z walki o wyższe lokaty w turnieju czterech skoczni. Chociaż ten skok Karla Geigera piękny! No i troszkę jednak dzięki temu skokowi Karl Geiger odrobi. No i Sander Bosan Eriksen, 20 po pierwszej serii. No i popatrzmy, no nie w dół. Na ostatnią pozycję Sander Bosan Eriksen. Dominik Peter, popatrzmy, Dominik Peter. Czy poprawi się co do pierwszej serii? Tak. Znakomicie Dominik Peter. Po prostu znakomicie. 134,5 metra Dominika Petera. Poprawia się naprawdę znacząco. A teraz przed Romanem Kołdelką ciężkie zadanie, ponieważ... Roman Kołdelka zszedł z belki. Za mocno wieje. Ale już ponownie wchodzi na belkę i zobaczmy, czy teraz Roman Kołdelka będzie mógł ruszyć. Tak, ruszę. Roman Kołdelka, 18 pierwszej serii. Naprawdę turniej czterech skoczni w jego wykonaniu jest świetny. No i potwierdza to tym niezłym skokiem. Kołdelka 124,5 metra jest piąty. Naprawdę dobrze w tym turnieju czterech skoczni Kołdelce wychodzi. Pan Wiesio, no niestety po pierwszej serii troszkę się wyeliminował w tym momencie. Oj, zawiało go jeszcze po wyjściu z progu, a widać, że chciał pofrunąć dalej. Nawet mimo błędu poleciał dalej, ale co z tego, skoro niższe noty za styl, no i jest piąty. No to koniec z podium dla pana Wiesia w turnieju czterech skoczni, a teraz Dawid Kubacki. No i Kubacki też niestety troszkę w Innsbrucku odpada. Trzecie miejsce, 126 metrów. Filipa Schönwald. Zobaczmy, jak pofrunie Schönwald. No, Schönwald leci ładnie. Schönwald leci daleko! Oj, bardzo daleko. 132,5 metra. 4 dwudziestki za styl, no i Schönwald będzie miał wysoką notę dzisiaj. Tada, Banri! Pierwsza seria, 130. Troszkę oczekiwał chyba od siebie więcej niż 130 metrów. Zobaczymy w drugiej serii, jak odfrunie. Oj, tak. Chyba właśnie gdzieś tyle od siebie oczekiwał. 136,5 metra z telemarkiem.
Ale sztada Banri teraz po prostu pierdzielną gdzieś, no gdzieś w zaświaty. No i Kacpernik nawet gdyby chciał, no to raczej do pierwszego miejsca nie leci, ale i tak leci daleko. Leci fenomenalnie, 132 metry. Trzecia pozycja, naprawdę świetny występ Kacpernika. Borpał Lovcić. Ale Borpał Lovcić też nie zamierza skakać słabo. Też daleko Paul Lovcić. 132 metry i teraz to on jest na trzeciej pozycji. Markus Eisenbichler. Troszkę słabszy okres w jego wykonaniu, który w Innsbrucku się zakończył. 132,5 jest drugi. Ex aequo z Aschenwaldem. No i orzech, no i orzech. Jak po Frunie reprezentant Ameryki? Frunie też daleko orzech. Piąte miejsce, 130 błędów, raczej będzie dzisiaj najlepszym z reprezentantów Ameryki. I uwaga, Andrzej Stękała. Andrzej Stękała. No i naprawdę, Andrzej Stękała w tym konkursie wymiata. 131,5 jest na miejscu drugim. Andrzej Stękała, na razie dwóch Polaków na prowadzeniu. To jest najlepszy występ Andrzeja Stękały oczywiście w tym sezonie. A teraz Rune Welta, który walczy z żyłą o turniej czterech skoczni. I Frunie daleko, 130 metrów. No i Piotr Żyła ma przed sobą ciężkie zadanie. Za chwilę przed skokiem Piotra Żyły troszkę presji narzucił Welta. A teraz Pero Preutz, Peter Preutz, który nie psuje, Peter nie psuje. 131 metrów jest czwarty, gratulacje dla Petera Preutza i Michel Hajbek. Michel Hajbek, ale ja się czuję, że zaraz coś się stanie i huknie. No właśnie. Huknął ładnie Hajbek. Drugi 132,5 metra. A teraz Piotr Żyła. Piąty o pierwszej serii 131,5 metra i uwaga. Czy Piotrek wytrzyma presję? No jest dobry skok. Jest dobry skok, jest trzeci. Pokonał Reweltę. Pokonał Weltę o ile 8? O 8 dziesiątych. Żyła będzie prowadził o 4 dziesiąte przed Bischofshofen. Ale będą emocje. Ale będą emocje przed Bischofshofen. Żyła będzie prowadził o 4 dziesiąte. O, teraz Mackenzie Boyd close fenomenalnie. Ale piąty dopiero za 30 metra, czyli mimo to. Mimo to Mackenzie Boyd Close nie będzie dzisiaj na podium. Lądowaniem sobie zepsuł podium, ale i tak dzisiaj będzie Close wysoko. A teraz Arti Aigro. Czy on wytrzyma presję? Presji nie wytrzymał. Oho, upadł jeszcze. No dobra, no to niestety jednak gorzej niż się spodziewałem. Aigro nie wytrzymuje presji, a teraz Anzel Aniszek. Uwaga. No cóż. No cóż, Anzel Aniszek, chociaż może Laniszek zostanie nowym liderem turnieju czterech skoczni. Oj, poczekajmy. Poczekajmy, może Anzel Aniszek się jeszcze tam wkroczy do czołówki. A Klemens Murańka? No nie będzie na podium. Niestety Klemens nie będzie na podium. Spadł na 13 pozycję, 127 metrów. Czyli zwycięża Anzel Aniszek na drugim miejscu. Czyli se dużo zobaczyłem. Na drugim miejscu był Filip Asz. Na drugim miejscu był Tada Banri, a na trzecim był Michel Hajbek. Tyle mi wystarczy. No, ale nie eksportowałem statystyk. Dlatego dobrze, że mam na ekranie wyniki. Także nic nie jest stracone, spokojnie. Nic nie jest stracone, bo mam na żywo jeszcze wyniki. Także spokojnie, spokojnie, nic się nie stało. Nic się nie stało mimo wszystko. Mam na ekranie telewizorze wyniki. Mam na ekranie w telewizorze wyniki, wasze punkty. Także spokojnie, spokojnie, to nie zniknie. Będziemy dalej obliczali. Ale najpierw oczywiście przechodzimy do sedna, czyli klasyfikacja generalna Pucharu Świata, zanim wyłączę sobie drugi ekran w OBS-ie, żeby też nie było.
A zatem, jak widzimy, w klasyfikacji generalnej oczywiście prowadzi nadal Filip Aschenwald, ma punktów 519 po tym konkursie. Za chwilkę, o dobra, top 10 Pucharu Świata. W klasyfikacji generalnej prowadzi Filipa Szenwald 519 punktów. Na miejscu drugim mamy Dawida Kubackiego punktów 471. Na miejscu trzecim mamy Markusa Eisenbichlera z ilością punktów 411. Na miejscu czwartym Johan André Forfang ma punktów 374. Na piątym Geiger 370. Na szóstym Runevelta, przepraszam. Runevelta ma punktów 341, a Peter ma 340. Także szósty Welta, siódmy Peter. Na miejscu ósmym jest Bor Paulowicz. On ma punktów 336. Na miejscu dziewiątym mamy Orzecha, ma punktów 314. No i na dziesiąte miejsce spadł z dziesiątego oczywiście Klemens Murańka, to było do przewidzenia. Na miejscu dziesiątym Anzelaniszek, po zwycięstwie tego konkursu punktów ma 310. No i jest na tym dziesiątym miejscu reprezentant Słowenii. Także gratulacje dla Anzelaniszka. Nie dość, że walczy o zwycięstwo w turnieju czterech skoczni, to jeszcze teraz jest czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata po 11 z 29 konkursach w tym sezonie indywidualnych. No dobra, no to już może mogę przechwytywanie gry wyłączyć i przechwytywanie ekranu załączyć. I teraz bawimy się dalej, ale już będzie to na widoku. Oczywiście odznaczamy konkurs w Innsbrucku, jako że się już odbył. Trzeci z czterech w turnieju czterech skoczni. Dalej mamy laga Discorda. Dalej mamy wyniki konkursów Pucharu Świata. No to oczywiście, jak wiemy, zwyciężył w tym konkursie Anze Laniszek. Na miejscu drugim uplasował się Tada Banri, czyli mój cel ze zdobyciem podium się w końcu udał. Udało mi się zdobyć podium, jestem zadowolony. I na miejscu trzecim uplasował się Michel Hajbek. Aha. No to zrobimy to tak. Rekordy skoczni Pucharu Świata. No to oczywiście Innsbruck. Rekord należy do Klemensa Murańki 138 metrów. Czyli Murańka już Garmisch-Partenkirchen z rekordem i teraz w Innsbrucku z rekordem. No to gratulacje dla Klemensa Murańki. Przynajmniej tyle. Nazwy konkurs oczywiście w Bischofshofen jest. No i to teraz obliczamy, proszę Państwa, klasyfikację generalną turnieju czterech skoczni. No a zatem Runevelta dzisiaj zdobył punktów dokładnie 278 i 30. Piotr Żyła zdobył punktów 279 i 1, co powoduje, że jest wyżej od Runevelty. Ale teraz zobaczmy Anzelaniszka, który zwyciężył ten konkurs 287 i 3. Ale się Laniszek zbliżył przed Bischofshofen. Ale będzie ciekawa walka o turniej czterech skoczni pomiędzy Laniszkiem, Weltą i Żyłą, bo pozostali mają już sporą stratę. Na przykład taki pan Wiesioł dzisiaj tylko 256,3. On w tym momencie spada strasznie daleko.
Dawid Kubacki też dziś troszkę zawiódł. Ma tylko 262,5 punktu. Oczywiście pokona pana Wiesio w klasyfikacji generalnej tutaj. Ale też strasznie zawiódł Dawid Kubacki. Bor Pawlowcic ich przeskoczy, bo Bor Pawlowcic ma 276,3. No i teoretycznie Bor Pawlowcic jeszcze leciutko mógłby się o te podium powalczyć, zahaczyć. Karl Geiger o podium już na pewno odpada. 263,9 to jest zdecydowanie już za mało. No ale pokonuje w klasyfikacji oczywiście pana Wiesia. Teraz Kacpernik. Kacpernik 273,7. No i on się teraz na piąte miejsce. O 0,1 nad Kubackim. Filip Aschenwald tymczasem. Filip Aschenwald miał punktów równe 277. No i on pokonuje Kacpernika o 0,2. No cóż, tak to wygląda. Filip Aschenwald. Peter Preutz. Peter Preutz, zobaczmy. Pero 277,9. No i on pokonuje Aschenwalda. Co tu się dzieje, proszę państwa? O, takie niewielkie różnice. Kevin Bickner odpadł. Go już możemy wyhaczyć. Markus Eisenbichler 277 punktów. Ale on już miał większą stratę, więc tutaj nic nie zrobi. Wchodzi on na miejsce 11. Dalej mamy Orzech. Orzech zdobył punktów 275,4. No to dalej 12. Jeszcze troszkę brakuje do czołowej dziesiątki. Mackenzie Boyd Close tymczasem 278,3. No jeszcze też mu troszkę brakuje. Kamil Stoch też przepadł, bo go w ogóle nie oglądaliśmy, więc Kamil Stoch odpada z turnieju czterech skoczni. Jewgeni Klimow. Klimow ma punktów 256,6 za ten konkurs. To już jest tak solidnie na miejscu już 14, już raczej tam dużo nie zrobi. Andrzej Stękała, no właśnie. Andrzej Stękała 278,9. To powoduje, że Andrzej o jedno miejsce wyżej od Klimowa skakuje na 14 w klasyfikacji generalnej. Bikciek. Tymczasem Bikciek ma 243,5. No. Forfang. Forfanga nie widzieliśmy w drugiej serii. Forfang odpadł. Gregor de Schwanden. No i właśnie, de Schwandena noty nie widzieliśmy. De Schwandena noty nie widzieliśmy. Ale ja będę mógł zobaczyć notę de Schwandena, jak się cofnę w konkursie. A teraz Roman Kołdelka. Roman Kołdelka 250,4. Zobaczmy, to mu da... No, niższe miejsce od Wikcieka oczywiście. No i Klemens Murańka. Klemens Murańka dzisiaj ma notę 275 punktów. No i on troszkę dzięki temu podwyższył się. Pokonał Wikcieka w klasyfikacji na przykład. Jest 16. No i Gregor de Schwanden. De Schwanden muszę się cofnąć z live'em i zobaczyć, jaką on miał notę, żeby nic przypadkiem nie zmyślić. Ja nie będę tutaj żadnej noty zmyślał, bądźmy poważni, ja tu nie będę, tutaj będę fair play grał. De Schwanden miał notę 239 równe punktów. Równe 239 punktów, no to w sumie jest ostatni. Jest ostatni De Schwanden, 19, no ale jest 19. Teoretycznie jeszcze walczy o coś więcej w turnieju czterech skoczni. No, nie wiem, dobra, może już nie walczyć o coś więcej. No może na przykład skoczyć na takie, powiedzmy, pobliżu Schofen 17 miejsce, czyli i tak czy siak 17 miejsce w turnieju czterech skoczni jest dobrym miejscem oczywiście. No i teraz ja już się z wami żegnam. Poza live'em to czołową dziesiątkę przepiszę sobie na spokojnie na Discordzie. No i w Bischofshofen będzie ciekawie pomiędzy
Żyła Welta Laniszek. To jest taka trójka najmocniejszych kandydatów do zwycięstwa turnieju czterech skoczni. Czy Żyła wytrzyma presję? Czy Welta pokaże, co umie? Czy Laniszek? Czy Laniszek będzie tym czarnym koniem turnieju czterech skoczni w tym sezonie? Przekonamy się. Bo Laniszek po konkursie w Innsbrucku, no, dał sygnał do walki w Bischofshofen, także... Także, no cóż, będzie się działo, nie będzie nam mało. W Bischofshofen kilka rzeczy się nam rozwiąże. A więc trzymajcie się, do zobaczenia, dziękuję wam bardzo serdecznie za konkurs w Innsbrucku. W Bischofshofen zobaczymy, co się stanie, ponieważ tam będą ostateczne rozstrzygnięcia. Trzymajcie się, na razie, cześć.